Jesteśmy w warsztacie, który stworzyłem w 1994 roku. Jak straciłem pracę, przychodzimy po Bożym Narodzeniu, po Nowym Roku, w 1994 roku i wszyscy mamy w pracy wypowiedzenia. Bo to było zejście z socjalizmu na kapitalizm i wszyscy nas z pracy zwolnili. I trzeba było sobie samemu radzić. Nie załamałem się, wziąłem warsztacik po kolei na wsi, gdzieś tam ze starego pomieszczenia był zrobiony. Kiedyś haki odkupywałem po niemieckie, ze starej masarni przedwojennej na Dziewarkę. Ten wilk jest wyprodukowany w Wałbrzychu. Jest tutaj piękna blaszka, pisze Waldenberg. Co teraz nic nie produkują, wszystko pozamykali. Do dzisiaj chodzi i innego nie chce. Wszystkie te haki, proszę, tu jest głowa świnki, tasaczek do rąbania, uchwyty polewane, nikomu nie przeszkadzają. Nie muszą być ze stali nierdzewnej. Nie, nie, bo dziadkowie żyli po 90 lat i nie używali stali inoksu, stali nierdzewnej. No i taki warsztacik sobie stworzyłem. Tam jakieś konserwy. Co mi, stalki do oszczenia noży jest tu ze stali nierdzewnej, dobry do mycia jest. Deseczka plastikowa też jest higieniczna, dobra do mycia. No ale z tym to zostało zrobione. Zrobię jeszcze zdjęcie z tej strony, pokażę, jaka ta słonika piękna. Jestem zachwycony, że ten... O, proszę bardzo, czy w sklepie kupicie taką słoninę? I to kruchą, że o, aż się ręce szklą? Nigdy w życiu. Na hormonach wzrostu, na sterydach i 100 dni świnia rośnie w Niemczech. Tunis Fleisch bije 20 tysięcy świn dziennie, są gazowane dwutlenkiem węgla. Boxtel w Holandii 18 tysięcy świn dziennie. Klatki po 20 świn idą 10 metrów w dół i dwutlenek węgla są gazowane. To jak można płucka spożywać, jak one dwutlenek węgla wciągną? Robimy takie rzeczy, żyjemy, czego nam tego zabraniać? My nikomu krzywdy nie robimy, a jedna świnka to jakie to pieniądze z tego są? Jak sami większość w domu zjemy, no i kolega coś tam zje.